Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. Tym razem jest premia 50% na napady na Caio Perico, więc postanowiłem, że robimy długi filmik. Filmik, w którym pokażę wam bez żadnych cięć, jak robię napad na Caio Perico. Zwiad, przygotowania, a także sam finał poniżej godziny. Więc czas... jeszcze nie. Zarejestrowany jestem i zarejestrowany, okej. Czas... start! Let's go! Robimy to! Łapka w górę. Zbierz informacje, robimy to. Udaj się na plażę. Okej, okay, idę, tylko najpierw tutaj robię teleportację. Więc taki niby speedrun, ale bardziej chodzi o to, żeby wam pokazać tipy. Pokazać wam, że hej, da się zrobić 2 miliony prawie. Albo nawet 2 miliony właśnie w godzinę. Zobaczymy sobie tutaj teleportacja. Akurat idealnie na tą plażę, chociaż kurde, daleko mam velum, no ale kurde, tak się zdarzyło, no czasem tak się zdarza, no. Ale damy radę. Dobra, więc to będzie ciekawy materiał. Mam nadzieję, że sytuacja z cheaterami została naprawiona. No bo jeżeli nie, no to kurde, przypał, ten materiał nie wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie cięć, bo ogólnie no taki timer odpaliłem jak totalny, wiecie, speedrunowiec. W montażu. W ogóle sobie mogę w stoperze odpalić timer, żeby zobaczyć mniej więcej jaki jest czas. I w sumie nie jest jeszcze na to za późno, więc sobie teraz to zrobimy. Ja lecę sobie do Sparrowa i odpalam w telefonie właśnie timer, więc na szybkości dajcie mi chwilę. Jakby co, dopiero co wstałem, więc mogę troszeczkę przez pierwszą połowę materiału troszeczkę inaczej gadać, bo tak to właśnie zawsze jest. Że jak się rano wstaje, to potem jest taki ale się kurde, no trzeba grać. Jest premia. Dobra, zaraz, timer miałem odpalić, tak? Dobra, więc my sobie tutaj lecimy. A, w sumie w velu będę miał dużo czasu, będę cały czas leciał do przodu, nie? Ja mam takiego trika, że po prostu zrobimy to w ten sposób, o. Kurde, nie udało się. Chciałem ich skosić, nie? Dobra, więc tu możemy palnąć akurat mi rakietkę. Velum się niszczy jakby co. Nie możemy nawalać cały czas rakietami, bo velum jest podatny na zniszczenia. Niestety. Dobra, wyskakujemy. Siemanko. O, patrzcie jak idealnie śmigło jest zrobione. Hitbox, jestem pod wrażeniem Rockstar twojej roboty. Uwierzycie, że gra sprzedała chyba 120 milionów sztuk? Ja w to nie wierzę, patrząc na te błędy. Ale tak jest. Z tego co wiem. No więc gdzie jest timer? Gdzie może być? W ustawieniach zegara, więc ustawienia, a raczej aplikacja. Teraz kurde nie mam, bokiem patrzę na telefon. Dobra. Robimy to? Robimy to, pyk. Dobra, podnosimy się. I teraz na telefonie, jeszcze raz. On się kurde opuszcza, to jest najgorsze w tym velum. Że on jeszcze się kurde opuszcza co chwilę, nie? I weź tutaj coś porób. Dobra, więc kurde, jak ja mam znaleźć ten zegar? O, mam, pyk, tu mam, zegar, pyk. I tutaj jest stoper, pyk, dobra, odpaliłem. Troszeczkę dużo mi to czasu zajęło, ale no cóż, takie życie, co poradzisz. Dobra. I teraz jakby co, oblatuję górę mniej więcej, bo jakbym leciał w górę, to bardzo możliwe, żebym się kurde zahaczył i bym nie doleciał, bo te velum nie ma mocy. No i ogólnie w ten sposób jest szybciej niż do góry się piąć, nie? Więc sobie obleciałem górę. No i sobie teraz lecimy do przodu. No i teraz możemy coś sobie porobić, nie? I kiedy lecimy sobie velum, możemy różne rzeczy robić. Można na przykład sobie odpalić jakiegoś youtubera, co fajne rzeczy gada. Ja tak sobie właśnie zawsze robię, że jak gram w GTA, to jest na tyle mało angażująca gra, że można sobie robić inne rzeczy. Oglądam sobie seriale, oglądam sobie jakieś filmy na YouTubie, podcasty, wiecie, Rocky Boris, Kryminatorium. Co tam jeszcze ciekawego można sobie poglądać z podcastów? Nie wiem w sumie. Znacie jakieś fajne podcasty? No bo ja słucham Kryminatorium czasami, a tak mam, właśnie mam taką fazę, że nie oglądam, a później pyk, 5 odcinków. A później nie oglądam, 5 odcinków, nie? A Rocky Boris to na bieżąco jestem, każdy odcinek oglądam, chyba że gadają o jakichś serialach,
albo w filmach, to raczej tego nie słucham. Raczej wolę, jak rozmawiają o grach, albo o sytuacji na świecie, albo omawiają jakiś dokument. To akurat jest spoko. A właśnie dokumenty, to też jest spoko sprawa. Też właśnie tak mam, że bardzo często sobie dokumenty oglądam. Różne. Na YouTubie są dostępne. Pewnie nie za bardzo, wiecie, legitne one są, jeżeli chodzi o ich pochodzenie, ale oglądam sobie. I ostatnio, znaczy ostatnio, już od dłuższego czasu, normalnie, tak jak mam z Kryminatorium, no to akurat z tamtym kanałem tak nie mam. Irytujący historyk. To jest bardzo fajny kanał. Gościu siedzi, gada, fajne rzeczy. I nawet mnie to nie interesuje, jakieś samochody, nie? Stare. Ja mówię sobie, wow, nie interesuje mnie to, ale gościu tak dobrze gada, że mnie to interesuje, nie? Jeżeli chodzi o, wiecie, II wojnę światową, takie sprawy, no to akurat to mnie w miarę interesuje, to sobie oglądam. Nie ma z tym większych, wiecie, takich problemów, że o, coś nie obejrzę. Nie, no kurde, wszystko oglądam. Bardzo dużo broni omawia, na przykład różne mundury, odznaczenia, takich właśnie historycznych rzeczy, różne postacie. O misiu takim fajnym robił materiał. Czy tam niedźwiedziu, kurde, co za różnica. O, taki był materiał fajny. To jest właśnie piękne. To się, kurde, z nim zgadzam. O dzieciach na wojnie. Właśnie zrobił materiał. No i się, kurde, z nim zgadzam. Bo wszyscy są tacy, o, jaki bohaterski. No nie, a prawda jest taka, że no, to nie powinno w ten sposób wyglądać. To nie oni powinni być tymi bohaterami. Tylko oni musieli podczas na przykład powstania warszawskiego coś robić, że podczas innych takich akcji, dlatego że no starszych nie było. Starsi pouciekali. Tak nie powinno to wyglądać. Dobra, więc teraz jesteśmy przemytnikiem i w tej sytuacji biegniemy sobie w ten sposób. Na pełnej. Dobra. Kurde, Wardęga wrzucił materiał. Co tam nagadał? Zaraz sobie obejrzymy. Normalnie wszystko porobimy, nie? W tym materiale. Mamy sporo czasu, około godzinę. Materiał nazywa się Kacper Bloński. Więc mniej więcej wiecie, kiedy to oglądam. Znaczy, nagrywam. Dobra. Teraz sobie polecimy. Tutaj możemy. Siemaneczko, witam serdecznie. W ten sposób się robi zwiad. Jakby ktoś nie wiedział. A może ktoś nie wie? No to już wie. Więc dobra, wieża jest tu. Ło! Troszeczkę mnie zwiało. W ogóle będę materiał robił o tipach dotyczących napadu na Cayo Perico. Ale to niedługo, jakby co, więc wyczekujcie. Przez te problemy z cheaterami troszeczkę jestem opóźniony, jeżeli chodzi o te materiały. Ale sobie poradzimy. No troszeczkę będą opóźnione te materiały, ale powstaną tak czy siak. Zbiorą mniejsze wyświetlenia, co jest, kurde, troszeczkę frustrujące, ale no cóż, nie za bardzo mam na to wpływ. Tutaj akurat widzę, że musimy w ten sposób zrobić raczej. I teraz pytanie, to tu czy tu? Coś tu poszło nie tak. Dobra, czyli to nie. Coś tu jest, kurde, nie tak. 18. Ej. Co mi strasznie coś nie pasuje. Jestem zbanem.
Dobra. Już. Jest, troszeczkę zmarnowałem czasu, ale no, nie wiem. Coś mi tu nie pasowało, nie? Dobra, gdzie jesteś, Bardenga? Tutaj jesteś. 50 sekund ma tylko ten materiał. Od co stroje, ale teraz stroje walić, nie potrzebuję. Teraz turysta na szybkości używany jest. I zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Na tej wyspie. Skarbiec potrzebuje. Ale jeżeli chodzi o to, to musimy sobie sprawdzić skarbiec i biuro El Rubio. Tylko te informacje mi obchodzą, bo od tego, co się znajduje w biurze El Rubio, będzie zależeć to, jaki sobie zrobimy, kurde, napad. Rubinowy naszyjnik, niech będzie. Troszeczkę słabo, że nie diamencik, ale niech będzie. Pieniążki, dobra. Jest biuro. No już mnie reszta nie obchodzi, bo jeżeli nie ma dwóch obrazów, no to wywalone w to kompletnie. Teraz tutaj bierzemy i lecimy sobie do tego kolesia. Siemanko, witam serdecznie. O nie! O nie, złapał mnie frajer. Frajerze, łap mnie! Tu jestem, słyszysz? Siemanko, schwytali mnie ochroniarze. No nie! No nie! Dobra, Wardenga, powiedz. Gościu! Dobra. Toxic Wardenga. Jak mi zdemonetyzuje materiał, to będziesz musiał mi pieniądze oddać. No nie! Wardenga, uspokój się! Około 185 cm wzrostu. Ja mam około 170. Heh, Ale nie każeł. strzelajcie z góry, krasnoluda. Walka odbędzie się w kategorii do 77 kg. Oznacza to, że ja muszę sporo przytyć, więc prawdopodobnie będę ulany. Ładujcie manę i ustawcie eksurasio na hotkeya, bo 6 marca każda forma wsparcia mi się przyda. Jeśli mogę na ciebie liczyć, zostaw komentarz o treści eksurasio. Jak to nie wataha? Dobra, oszukał nas. Dobra, więc tak, pojazdy prezesa weźmy sobie w buzardach, chociaż to w sumie jest głupie, bo powinienem dać sobie kosatka wezwij sporoła, ale to nic straconego, mogę mieć dwa naraz. Zobaczę na szybkość, czy je dobrze wszystko nagrywa. Raczej tak, więc jest okej. Okay. Ale Wardenga jest toksik, nie? Oszalał. Oszalał goś, więc masakra jest. Czemu kosatki nie ma? No i pierwsze kłopoty! Pierwsze kłopoty. Ewidentnie kosatka mi znikła specjalnie. A jest opcja, że ona tam jest w sumie. Bo czasami jest tak, że kiedy się wzywa buzarda, to ikonka znika naszej kosatki. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Kosatka, wezwij kosatkę. Ona tu się mi powinna pojawić. Oddalę się troszeczkę od tego miejsca, żeby na 100% zrespiła mi się na tej plaży. Nie patrz tam. Dobra. Wiesz, jak to jest z tym GTA, jak się, kurde, będę patrzył, tam to się nie zarespi. Więc lepiej w ten sposób podziałać. Teraz tutaj się wynurzy, dobra. No i zapraszam do środka. Serdecznie. Dobra, Wardenga Toxic, możemy sobie więcej YouTube'a poglądać, troszeczkę dziwnie będzie to wyglądać. O, no cóż. Co my tu mamy? Ciekawe, czy takie właśnie filmiki, jak teraz Wardenga ma, że o, kurde, Kacper Bloński, napierdzielamy się. To nie mają to w umowie, czy po prostu tak sobie postanowił, że a w sumie to podbije mi zasięgi kanału. Ciekawe, bo te rozmowy, te cage'e różne, to chyba oni mają w umowach, nie? Ale jeżeli chodzi o resztę, to nie wiem w sumie. Transport. Robimy sobie Longfina. Dobra, posterunek wyspu, czyli jestem obok, więc spoko. Migniemy sobie. I teraz postaramy się właśnie tego Longfina szybko zdobyć. To jest dobra opcja. Najbardziej boję się tego,
że podczas finału na Cayo Perico coś kurde pójdzie nie tak. I będzie jakaś akcja w stylu... W stylu, że ktoś mi wykryje, nie? To byłoby frustrujące, no bo jednak kurde przydałoby się, żebym jeszcze elitę pierdzielną, nie? W tym napadzie. Tak o! Żeby było. Dla zasady. W sumie walimy im rakietę. Czemu by nie? Co się kurde będziemy. Tu jest nasza właśnie naczepa. Ale my... sobie... teraz wychodzimy z tego pojazdu. Chociaż kurde lekko zwaliłem akcję. Pojazd specjalny. Phantom Wedge. Zamówmy sobie. Znajdź ciężarówkę. No już szukam cały czas. Ekwipunek, przekąski. O, skończyły mi się. Trochę przypał. Officer down! Officer down! Trochę mam mało HP. Głupio by było, gdyby mnie zabili tutaj, nie? Jeszcze taka sytuacja mi się nie zdarzyła, no ale kurde, wszystko jest możliwe. No bo się trochę wystawiam na obrażenia, bardzo się wystawiam na obrażenia. Bardzo, bardzo. No, dostaję w pizdę. Odholują mi ten pojazd? Nie gadajcie, że mi go odholują. Raczej nie powinni. Dobra, nie odholowali. No, odwaliłem akcję, bo teraz chcę speedrun zrobić i właśnie są błędy, nie? Nie jestem przyzwyczajony. Czemu policja bije się między policją? Ej, policja bije się z policją! Aha, bo to nie jest policja, to są przeciwnicy! Zobaczcie, to są czerwone kropki, a nie policja. Dobra, to niezłe jajca. Wychodzą. Dobra, uciekamy. Najlepiej z parołem sobie uciec przed tą policją i tyle, nie? Ale ja akurat odwaliłem akcję. Ale dobra, walić to. Wiem, gdzie jechać, to jedziemy sobie już. Zawsze jest ten sam punkt, jeżeli chodzi o dostarczenie tego pojazdu. Więc jak coś pójdzie nie tak, to po prostu tam sobie uciekniemy przed policją. Dobra. Tych sobie odwalamy. Tych też. No i kurde, tutaj jest akurat przypał. Czy oni przebili mi oponę? Zrobili to. Nieładnie, nieładnie. Dobra, to postaramy się już tutaj zgubić teraz policję. No bo kurde, przypał. Za dużo ich. Czy jestem w stanie umiejętnością prezesa to ogarnąć? Przekup władzy nie jest ta opcja niedostępna na razie. Dla mnie. Nieprzyjemna sytuacja. Wardęga nawet nie pomoże z policją w tej sytuacji. No niestety. Tak to bywa. Jestem w ogóle ciekawy, czy ja dobrze jadę, bo zawsze mam problem z tymi dokami. Które to jest które. Ale chyba dobrze jadę. O, muszę dojechać tutaj. Tutaj wyznaczę. Dobra. Gościu, spokój się. Abym nie dostał czwartej gwiazdki, bo wtedy będzie przypał. Ale mam nadzieję, że to jest zablokowane na trzech. O, zaczęłam ich gubić. Jakim prawem? To cię nie są za mną. Aha. To niezłe dymy. Dobra, to jedę z buta. Aha, zostawili mnie? Dobra, na pewności drogę się ukryje troszeczkę. Kurde, normalnie zmienię strój. Nie podziałało, to może akcesoria podziałają. Jest, dwie gwiazdki, super. Jestem w czapce takiej i już zobaczcie, że łatwiej mi się troszeczkę gubić, nie? No nie, nie gadajcie, że oni mnie złapią tutaj. Nie widzicie mnie. Uho! Dobra. Jakby co, i mamy mniej gwiazdek, tym szybciej gubimy te gwiazdki. Więc warto sobie zmieniać. Dobra.
mniej więcej dobrze punkt sobie wyznaczyłem, jedziemy prosto. Ale kurde, bez tych tylnych jest w miarę okej, w sumie wciąż, nie ma co narzekać. GPS-a sobie odznaczymy. I w sumie duże pojazdy, kosatka. Opcje powrotu, zwróć kosatkę. Zrobimy to sobie. I sparowa w sumie też, chociaż sparowa nie. Nie potrzebuję. Zwracać. Proszę otworzyć. Gościu! Gościu! Już. Jesteśmy. Dobra, dostarczone. Teraz szybko, duże pojazdy, kosatka, wezwij kosatkę. Zrobione. Widzę, że troszeczkę są lekkie kłopoty Najmana, więc sobie wezwę Buzarda. I kosatka respi się koło nas, zgaduję, że o, właśnie tutaj jest. Czy wjadę z parołem, czy Buzardem, nie ma większego znaczenia. Co prawda nie będę mógł zrobić tej teleportacji Buzardem, ale sobie poradzę bez tego. Spokojnie. Więc dobra. Tu jest kosatka, wynóż się. Teraz. Poproszę. Hello, man. Dziękuję bardzo. Lądujemy. I jesteśmy na miejscu. Tymi drzwiami będzie szybciej niż tymi dolnymi, jakby co. Bliżej komputerka będziemy. A na tym nam oczywiście zależy. Teraz zobaczmy w ogóle, jak tam wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nasz stoper za chwilę. On jest lekko, kurde, błędnie pokazuje informacje, bo zbyt późno go odpaliłem, ale nie ma problemu. Na początku palnik, niech będzie. I tutaj akurat sobie kosatkę szybko przedstawimy. Na przykład gdzie? No, na to plażę, fajną, właśnie o to chciałem. I akurat z tej plaży będziemy mogli chyba wszystkie misje robić. Resztę. Więc tak, zegar, zobaczmy. 19 minut, czyli jesteś, kurde, tak mniej więcej 21-22 minuty od zaczęcia tego timera całego w montażu. Okej. Nie ma tragedii. Tylko, kurde, jest problem, że może mi materiał zdemonetyzować za tego Wardęgę. Kurde, no. Masakra. Toksik. No, kto by się spodziewał po Wardędze, nie? Nie wiem, co ja odwalam. Sparrow poproszę. Duże pojazdy, kosatka, opcje powrotu. Zwróć pojazd. Dzięki. Dobra, o, wiadomości Google, to jest zawsze ciekawa sprawa. Fortnite, wywala jakieś skiny na razie, okej. Na czas update'u mnie to nie obchodzi. Wojtek Gola ma bardzo fajny samochód, artykuł o tym zrobili. Jaka ta strona? O2, no to piękny artykuł O2. Wojtek Gola, szef Fame MMA, ma niezwykły samochód. Zdjęcie, wykrzyknik. To auto widać z daleka. To niezły artykuł. Niesamowite. Ma korwetę chyba teraz, tak? Niesamowite, ma samochód. Szef Fame MMA, nie uwierzysz, jaki ma samochód. Zdjęcia. Dobra, zobaczmy. W sumie tu nic ciekawego więcej nie ma. Udaj się na plac budowy. Okej, to lecimy do góry. Jakieś wiadomości. Okej. Joe Biden. To nas nie obchodzi. Też. PlayStation 3 w 2021 roku. Ja bym sobie, kurde, pograł na PlayStation 3. Ale niestety. Najgorsze w tych starych konsolach jest to, że po pierwsze teraz ich nie produkują, a po drugie, że musimy kupić używkę, skoro nie produkują. A z używkami jest taki problem, że w konsolach pada laser, tutaj dysk później może paść. Na PlayStation 3 tam jest problem, że
są źle zrobione jakieś tam różne rzeczy i może to się po prostu tam odczepić i będzie trzeba to naprawiać. To jest właśnie najgorsze. Jeszcze chciałem sobie ten kiedyś Vita ogarnąć, ale teraz jak tak myślę, to przecież ta Vita będzie miała taką baterię, że to będzie trzymać pół godziny na graniu. To jest masakra. Czemu tych starszych sprzętów nie produkują? Znaczy, wiadomo, czemu nie produkują w sumie, no ale kurde. Szkoda, szkoda. Dobra. Tam chyba jest jeszcze jedna opcja właśnie z tyłu. I akurat tutaj będę miał, tak? Aha, jeszcze nie tutaj. O Jezu, jeszcze jedno pominęłem. Tutaj. Haha! Dobra, to jeszcze wiem jedno miejsce. O, tu jest. Ale nie ma, kurde, tej strzałki, nie? Zapóźnięta akcja. No dawaj to, kurde, bierz. Czemu tej strzałki tu nie było, no? Trochę mi czas psuje Rockstar Games. Niestety. Więc tak, dobra. Ten GPS nie jest potrzebny. Zobaczmy inne wiadomości od Google. Okej, chwila, bo tutaj jest problem. Mleki. Lecimy do celu. Aha. A. To jest dobre. Typek, jakiś Lil Uzi, kupił sobie różowy diament za 24 miliony dolarów i postanowił, że no kurde, pierścionka nie będzie sobie robił żadnego, bo zgubi. Naszyjnik też zgubi. No to chcę sobie go w czoło dać. Nie moje pieniądze, nie mój diament, ale no kurde. Nie, to zawsze sobie ludzie żartują, że o, na czole sobie coś, nie? No i ludzie faktycznie na czoło chcą sobie coś dać, nie? No będzie się wyróżniał. Nie wiem, czy to jest w ogóle zdrowe, ale kto co lubi. Dobra, przecinarka plazmowa niech będzie, tutaj trzeba będzie robić kurde zdjęcie i akurat tam jest problem, że bardzo często tego zdjęcia gra za bardzo nie ogarnia w jakiś sposób, wiecie, w jaki sposób to uchwycić i bardzo często zdjęcie nie zalicza, więc mam nadzieję, że akurat u mnie będzie fart i jednak to zdjęcie uda się jakoś zrobić. Zaraz wam pokażę dokładnie o co chodzi. Ale najpierw zobaczmy sobie dalej. Kolejne. O, filmik pojawił mi się jednego youtubera od Minecrafta. W ogóle, ja nie wiem, ja mam taką masakrę, że cały czas ciągnie mnie do tego Minecrafta, nie? Ale. A no kurde, jakoś tak. Nie bym chciał pograć, ale jakbym chciał pograć, to bym ponagrywał. A wiem, że to się nie ogląda na moim kanale coś innego niż GTA, więc nie będę nagrywał. Zakładać innego kanału nie ma sensu, więc no tak sobie oddalam tego Minecrafta, ale kiedy do niego wrócę tak na poważnie, bo to jest moja ulubiona gra, najwięcej chyba godzin mam przegrane w Minecrafta. No może GTA 5 już się do tego zbliżyło, GTA Online, no bo tutaj mam dużo godzin. No, właśnie jak mówiłem, tutaj jest ten plan napadu. I tu trzeba robić fotę. No zaczekam aż gościu do mnie powie. Namierzyłem tą tablicę. No, zakończ gadać. No bo teraz zrobię fotę, to się nic nie stanie pewnie. To się wysłał jakąś wiadomość i nakładka Discorda mi się pokazuje, nie wiem czemu. Dobra. Zaliczyło, super. Mam nadzieję, że na filmiku nakładki Discorda nie widać. Dobra. No, teraz tam jest ten napadzik cały. Postaramy się w miarę tego sparowania nie uszkodzić. No nie, cały czas do mnie dzwoni jakiś typek. Dobra, będziesz kurde słynny, sławny. Chociaż nie, timer go zasłania, bo tam będzie timer w tym rogu ekranu pokazany. Więc raczej go nikt zasłoni. Chociaż nie wiem, jaką przezroczystość tego tła dam.
Możliwe. O, dam na czarno, kompletnie czarne, bo tam speedrunnerzy zawsze mają takie czarne, kurde, timery, nie? To też będę miał taki timer potężny. Zostaw mnie! A, tu jest. Tego nie mogę. Tego nie mogę! Ja pierdzielę, to wybiło mnie z rytmu. Nie mam przekąsek. Muszę je kupić. A, po drugiej stronie mnie zrespiło. No to fajnie. 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 Biorę Waszyngtona. Ale co to jest za samochód w rzeczywistości? To jest jakaś ta? Kurde, mam pomysł, to jest za autko, ale nie chcę palnąć głupoty. Więc nie powiem. No i dalej do mnie pisze ten typek. Spokój się, gościu. Nie pisz. Nie wiem, czemu nakładkę w ogóle mam odpaloną. Zawsze nie miałem jej odpalonej, ja teraz mam nakładkę Discordową odpaloną. Dawaj, bierz tą torbę. Dobra. Leżą. Ty też leżysz, a ja kurde się próbuję unosić teraz. Póki jest czas. Póki się nie zrespili jeszcze za bardzo. Znaczy już są, ale są w miarę daleko. Więc elo. Idę od was. O, lekko mi się dymi, ale to nie problem, bo tutaj mam obok moją kosatkę. Więc na szybkości ten towar oddamy i elo. Jest, dobra. Co my tu mamy? Jeszcze Agnieszka Dygant. O, to jest ciekawe. Agnieszka Dygant, ostro skrytykowana. Usta jak ryba. I kolejny raz o dwa. No nie rozumiem tego. Ja muszę chyba dać jakoś to, żeby nie pojawiały mi się te artykuły, bo to mnie kompletnie nie obchodzi. Nie mam kompletnie pojęcia, czemu Google mi to proponuje. Dobra. A, podobno jest zapowiedź Battlefielda 6 w tym roku. Zobaczymy. Powielacz odcisków palców. No to odpalam. Tak. Potrzebuję tego. Na szybkości. Cały czas ktoś mi pisze, no. Nie rozumiem tego kompletnie. Electronic Arts potwierdza datę premiery GTA Battlefield 6. Dobra, to potwierdzamy i zobaczmy, co tam jest. Znaczy pewnie potwierdza... Hej! Następny rok. Znaczy, bo teraz będzie zapowiedź. Ciekawe, czy tego... Ciekawe, czy ten... Chciałem powiedzieć. Ktoś ci kurde na tym... Na Discordzie pisze jakieś brzydkie wiadomości. W sensie, nie, sorry, nie brzydkie. Jakieś informacje mi tutaj podaje, że... Jest jakiś filmik na Discordzie, który... Wgrywa Trojana na komputer? Ciekawe. Trzeba się, kurde, pilnować teraz, jak tak jest. Dobra. To jest ogólnie opcja, żeby zrobić to na cicho. Ale prawda jest taka, że to absolutnie nic nie daje, więc ja nawet się nie będę męczył. Prost w sumie. Dobra, zrobimy to. Ja rekordu nie biję, tylko chcę wam pokazać, że w około godzinę da się ten napad zrobić. Dobra, i teraz tu jest taka akcja, że te typy nas nie widzą, ale tylko przez kilka sekund. Za chwilę od razu się odpalą jakby co. Dobra, nawet nie zabiję ich w dobry sposób, nie oszukujmy się. Ale wciąż jest to ciekawa sprawa. W ogóle dostałem shotguna, kurde, w klatę od razu. Nie było szans na przeżycie tego. Biegam w tym czepku na górze. O, to niezły.
Gościu. Dobra, tak czy siak nic się nie stało, że zginęłem, dlatego że tutaj nie możemy otwalić tego laptopa, dopóki on nie zagada jakiejś tej swojej kwestii, nie? Dobra. Namierzam archiwum. I biegnę. Kosatka jest tutaj, znaczy jest parą. Musimy udać się do archiwum. Archiwum tam nikogo nie ma. Okej. Blisko jest ta lokalizacja, chociaż bez znaczenia, bo tak czy jak później musimy udać się do kosatki, więc nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Gdzie się kurde respimy? Dobra. O, najgorzej jest z tymi brońmi, bo jeszcze nie wyczaiłem do końca, jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o Walkirię. Bo Walkirię da się fajnie zrobić, jest fajny tip do tej misji. Ale kurde, ja jeszcze go do końca nie obczaiłem. I jak obczaję do końca, to wam zrobię o tym materiał. Ale na razie niestety musicie chwilę czekać na ten materiał. W sumie szkoda, że do tej pory jeszcze nie skumałem tej Valkyrie, ale mało tych napadów robiłem tak naprawdę, no bo są problemy z cheaterami, a napady na Kayo Perico mogę robić tylko i wyłącznie na PC-cie. I w ogóle to jest o tyle ciekawa sprawa, że teraz zobaczcie, że nic nie ma. Możliwe, że ta sytuacja została naprawiona, ale raczej w to wątpię. Zobaczymy. Więc tak, kosatka, spoko, które jadą do nas. Ale oni są na tyle daleko, że nie stanowią żadnego zagrożenia teraz dla mnie. Wolnijmy im rakietę, czy nie? Raczej nie. Postarajmy się w miarę, kurde, bez policji to zrobić, żeby nikt mnie, kurde, tutaj nie ganiał. Dobra. Omijańsko budynku. I teraz te brońki, nie? Kurde, żeby mi się wylosowało biuro, nie? Byłoby fajnie, bo Walkiria mi to troszeczkę utrudni. Jest też taki sposób, że można Walkirię zniszczyć i wtedy nam się może wylosować na misję, ale no nie wiem, czy bym chciał to robić. Raczej wolałbym zostać na tej samej sesji. Bez restowania, bez zniszczenia niczego. Ale kurde, zobaczymy. No liczę na biuro, nie? Jak będzie udać się do Meriwether, to do bazy Meriwether, czy tam do czegoś tam Meriwether, będzie przypał. A teraz właśnie jest ostatnie przygotowanie, więc zobaczmy sobie na czas. Na tej merze. No nie ma tragedii. O, telefon. Fajnie, fajnie, fajnie. Pokaż mi te broniki. Misje w terenie, no i uzbrojenie zostało nam. Agresor niech będzie, akceptuj i udaj się do siedziby Meriwether. O kurde, dobra, to może to troszeczkę mi utrudni sprawę, nie? Bo jeszcze do końca nie wiem, da się tę misję szybko zrobić, ale zobaczymy, może będę miał farta. Dobra. Chociaż w sumie wiecie co, może w ogóle znajdę informację szybko. GTA Online, no kurde, ten telefon walony. GTA Online Kayo Perico. Perico. Meriwether. Location. The Kayo Perico. Dobra. Szybko wstawaj. Kurde, przypał. Bo nie jestem w stanie znaleźć tej informacji. Za bardzo. No, już się nikt nie ładuje, ten telefon walony. Dobra.
A, dobra, zaraz mema o tym, że te przygotowanie jest słabe. No co ty nie powiesz, memie? A, 36 dni temu ten mem powstał. To była chyba premiera DLC wtedy mniej więcej. Oj, zobaczcie, czy możemy to Valkyrie zniszczyć. Dobra, szybka sprawa jest taka, że zobaczcie, że ta Walkiria sobie leci. Ja mniej więcej wiem, o co chodzi, jeżeli chodzi o tą Walkirię, jak ją ogarnąć, ale ona leci w ten sposób. Dobra, chyba tak, dla pewności. Chyba tak. Tak mi się zdaje. Są trzy lokalizacje, gdzie ona może, kurde, lecieć. I wydaje mi się, że jak ona teraz tak leci. Ale nie, ona chyba nie skręca aż tak bardzo. A, dobra. Lecimy tam. Zobaczymy. Jeżeli to nie jest to miejsce. Trochę przypa, bo innych miejscowości za bardzo nie znam. Tutaj nikogo nie ma, dobra. Tu nikogo nie ma! No kurde, tu nikogo nie ma. Dobra, więc skoro tak, no to chyba akurat mamy przypał. Gdzie ona leci? Tu leci. Może to jest tu? Dobra, czyli musimy buzarda sobie wziąć. Kurde! Że akurat mi się to trafiło, nie? Ja pierdzielę. Bo są trzy lokalizacje, gdzie ten typek Valkyrie może lecieć. Albo jest to ta lokalizacja, albo kurde, jakieś inne. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. GTA Online. Weapon. Prep. Poszukajmy jakiejś informacji. No bo kurde, nie chcę tego restować, nie? O, siemanko Valkyria, siemanko, witam serdecznie. Pyk. Dobra, lecimy po prostu prosto. Tak jak Valkyria. Czyli tutaj będziemy lecieć. Zobaczymy, gdzie będzie nasz cel. Odpalmy rakiety, żeby nam się namierzały. Jeżeli gdzieś będzie przeciwnik. W ogóle duże pojazdy, kosatka. Możemy sobie... A, jeszcze jest tutaj lokalizacja gdzieś. Tu kojarzę, tylko tutaj jest. Tak, tutaj. To jest chyba, nie? Coś kojarzę, że na tym. O. Co mi namierza? Kogo mi namierza? Valkyrie. Opcje powrotu. Kurde, ja to będę musiał powtórzyć. Jak już się bardziej nauczę, jeżeli chodzi o przygotowanie z tymi bronikami, nie? Dobra, tu lecimy. Kosatkę odwołałem? Chyba odwołałem. Dobra. Tu nie ma. Tu chyba jest też na tych. Opcja, coś mi kurde się... A, dobra, tutaj jest. No to jest to kolejna lokalizacja, o której zapomniałem. No kurde, no. Żebym to wcześniej ogarnął. Dobra, to jest druga ze trzech lokalizacji. Dobra.
No dobra, widzicie, że fejle też się zdarzają, nie? No gościu! Łap to na twarz, to rakietę. I nie gadaj głupot. Dobra, gitara. Wszystko poszło zgodnie z planem. Telefon sobie odłożyć gdzieś daleko. I lecimy. No jest wewnątrz Avengera, no to się zgadza. Prezes Securo Serb Buzard jeszcze nie mogę, dobra. No widzicie, no kurde, lekkie kłopoty były z tym, ale spokojnie, bo teraz duże pojazdy, kosatka. Wezwij kosatkę. Robimy to. I wchodzimy tutaj, mam nadzieję, że się nic nie zbuguje. Może zaczekamy na kosatkę, aż się zrespi. Dla pewności. Jest, dobra. Bo z GTA to nic nie wiadomo, może coś się wszystko tutaj pobugować. Tu są jeszcze NPC w środku. O, przez to oczywiście, że nie mogę. Chyba tylko dwóch jest, nie? Tu jest brońka. Nie, coś słyszałem, jakieś strzały. A może i nie? O, nie, teraz muszę czekać przy tych drzwiach. Aż się w końcu ogarnie. W ogóle to jest dziwne, że ten Avenger do góry wlatuje jakimś prawem. Duże pojazdy, kosatki. O ty kurde. Proszę mnie nie atakować. Jak wylądujemy, to wzywamy sobie Sparrowa. Jest Sparrow. Aha, to nie jest by Sparrow. Co za gra. No, czasami te pojazdy z Sekiro mają takie właśnie wpadki, że się respią nie wiadomo gdzie, ale to się rzadko zdarza. Przeważnie respią się w normalnych miejscach. No, kosatka jest w miarę blisko. Kurde, nie mam przekąsek niby. Ale tyle czasu zmarnowałem, że chyba przekąsek nie będę kupował. Chociaż w sumie... Dobra, tam kupimy sobie przekąski. Przed napadem. Speedrun zrobimy kiedy indziej, nie? Bo tu już tak za dużo błędów popełniłem. Dobra. O. Kurwa. No gawaj, znaczy gawaj, dawaj, się wczytuj gro. Jakby co robić, to warto na sesjach dla zaproszonych, do tego, że macie szybsze loadingi, jakby co. Więc polecam. Dobra, i teraz pytanie jest jedno. Wiecie co? Zanim ja znajdę tą jadalnię całą, to ja zrobię ten napad 8 razy, więc już go po prostu zacznę. Owalić przygotowania. Misje w terenie, finał. Rozpocznij. Robimy to. Pełna, zatwierdź ustawienia. Graj. Pyk. I teraz transport, long fin, punkt, główny dok, niech będzie, tunel, punkt ucieczki, pas startowy, pora dnia, dzień, uzbrojenie, tłumiki, poproszę. No i chyba tyle, nie? Kupujemy. Oczywiście strój muszę wybrać, bo to jest bardzo ważne, maska bez znaczenia. O Jezu, bo tylko nie ta. Powiedzmy, że już lepsza jest to. Ta, wszystko jest okej. Mam nadzieję, że w ostatniej chwili nikt nie zrobi mi ganka na pokój. Bym się co najmniej zdenerwował. Dobra. Wiecie co? Ostatnio ten napad robiłem 2 tygodnie temu, jakby co. No, przez te problemy z czytelami. Więc mam nadzieję, że nie wyszedłem z wprawy. I uda się to zrobić w miarę szybko. I bez większych problemów, nie?
Jakby co, jestem fanem tego podejścia. Możemy sobie sporo tego hajsu pozgarniać tutaj. A, zbieram już wszystko. Pyk, pyk. Pyk. Dzięki. Czy jest chyba więcej warte, czy nie? Już mi się wszystko powaliło, chłopie. Chyba więcej. Brakuje mi jeszcze troszeczkę do pełnej torby, więc sobie ją zaraz uzupełnię. Ale najpierw zabiję sobie tego typa. Tego w sumie też, bo czemu by nie. Dobra. Tego nie muszę, ale na pewności też sprzątnę. Chociaż w sumie dobra, poszedł z tym. Chociaż dobra, 25 expa. Tutaj jeszcze podbiegniemy sobie. Żywano cielite, nie? Się tam nie frustrujcie. O, uciekają. Frajerzy. To czy to? To. Pyk, 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 pyk. Dobra. 418 tysięcy. No, dobra. Jedziemy sobie tym samochodzikiem. Tylko kurde, że mnie tu nikt nie zauważył za bardzo. Tutaj sobie pojadę. Ktoś jedzie? A, tam sobie jedzie, dobra. Już kurde, myślałem, że coś mi się powaliło w głowie. Ale powaliło się, ale to nie jeżeli chodzi o napad sam. Dobra. Trochę dziwnie pojechałem. Dobra. W tym miejscu mogę wysiąść. Jeżeli chodzi o te miejsce, to tu będzie sobie jechał typek zaraz. I my sobie go ogarniemy, ale najpierw robimy to i to. Takie combo. Tam nie jedzie jeszcze. Dobra. Lewa czy prawa? Dobra, prawa go. Lecimy. Dobra. No nie chcę sfejdować, nie? To byłby lekki przypał. Oh, dobra. No gościu, uspokój się. Działasz, działasz. Dziękuję bardzo. I teraz tutaj wybieramy tą brońkę. Tego typa sobie zdejmiemy. Znaczy w sumie wiecie co? Będzie narzekanie w komentarzach. Więc to zrobię dla was. Normalnie bym tego nie robił, ale wiem, że będzie narzekanie, więc już to zrobię. Chodzi mi o to, żebym zgarnął hajs ze sejfu. Nawet drugiego obrazu nie było w biurze El Rubio. Więc dobra, zgarniamy hajsik. W sumie jest premia na to, więc niech już będzie. Jak wszystko, to wszystko. Dobra, siemanko. Jestem tutaj.
Tu mamy klucz, wydropił nam z typa, więc sobie otwieramy. Jakby co, nie wchodziłem przez biuro tego Elurbio całego, dlatego że tam jest więcej hakowańska, nie? Nie chcemy tego robić. Tu są tylko dwa. Na poziomie hard. A tam są cztery. Jedno. Mamy to. No i te drugie. Dobra. Pal się znaczy łańcuchu. Dobra, ile z tego dymiału? W sumie zapomniałem. Zobaczmy. Naszyjnik jest mało warty. Niestety. Ale więcej niż tequila. Taki plus. Wiem, że obligacje są chyba lepsze od tego naszyjnika nawet. Dwa miliony. Fajnie. Tutaj sobie wychodzimy. Zaraz tu jest taka akcja, że tu lecimy sobie tu, tu lecimy sobie tu. Dobra. No kurde, gościu. Jakie wkurzają te animacje, no. Najgorsze jest to, że robisz to 50 raz. Dobra, nie w sobie 50, chyba 10, ale... Ale wciąż, no wkurzają mnie te animacje strasznie. Bo wiecie, to jest dlatego, że jest loading, nie? I dlatego musieli takie długie pierdzielnąć. Próbujemy. Metry około. Około 102 metry, no ewidentnie. I? 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 I teraz! Znaczy teraz! Dobra, jest! Super! No i kiedy timer mam zatrzymać? Dobra, niech jeszcze sobie leci ten timer, niech leci! Niech leci sobie timer! Jak będzie... Jak będzie takie... Puu! To wtedy stopujemy sobie timer, nie? To jest pomysł. Puu! Nie to puu akurat mi chodziło. Dobra, potencjalny łup to jest taki scam. No, faktyczny łup. Pyk. I? Elita? Yeah! Dwa miliony w godzinę, albo nawet mniej, albo nawet nie wiem ile w sumie, bo timer zrobił mnie wała. Mamy to, kurde. No. No, o to mi chodziło. Tu jest koniec. Powiedzmy, nie wiem kiedy timer zatrzymać. Więc dobra, w ten sposób to wygląda. Dajcie znać, jak uważacie. Czy materiał był dla was ciekawy? Troszeczkę długi, ciekawy ile czasu będzie się wrzucał. Zgaduję, że tak
z 15 godzin. Nie, 15, sorry, z 20 przynajmniej, niestety. Więc tyle, ja się z wami żegnam, siema, dobra, cześć, elo!